Riot Games nie przestaje zaskakiwać. Ostatnie dwa materiały poświęciłem na kwestie dość wątpliwe, czy nawet kontrowersyjne ze strony Riot Games. Tak dzisiaj nie dość, że spore zaskoczenie. Do tego moim zdaniem niezwykle pozytywne. Rozszerzenie lorowe, i to całkiem spore rozszerzenie, dostała Sona. Niemożliwe! Podobnie jak nie spodziewałem się niedawnego bardowego rozszerzenia. Jej rodzice, trochę więcej wiemy o Jarvanie III, czyli ojcu Jarvana IV z gry, oraz przewija się tutaj epizodycznie Queen. Jak widać, dalej Demacja ma dużo miłości ze strony Riot Games, choć kolejny raz jest ona ukazana w sposób dość nieprzyjazny dla magów, tak dostaliśmy w mojej skromnej ocenie jedno z najlepszych opowiadań w tym roku, które na łamach dzisiejszego materiału sobie omówimy. Materiału, kim jest Sona, jeszcze co prawda nie zrobiłem, dlatego szybkie wprowadzenie tutaj zrobię i też zaznaczam, że jest to raczej materiał dla tych, którzy gdzieś tam głębiej siedzą w fabule Demacji albo bardzo interesują się Soną, czy na przykład Jarvanem. Bo Sona jest bohaterką, która jest sierotą pochodzącą z Ionii, która ze względu na działania militarne Noxusu względem pierwotnej krainy uciekła do Demacji i została przygarnięta przez Lorda Buvel i Lestarą Buvel, dokładnie tak, nazywa się Lestara. I było to małżeństwo jednego ze szlacheckich rodów Petrucytowego Królestwa. I dzisiejszy temat będzie dotyczył poczynań jej rodziców, nieco politycznej sytuacji w Demacji, pewnego marzenia Queen oraz rozszerzenia lorowego wydarzeń z karcianki. Jest tego całkiem sporo, dlatego nie traćmy czasu. Historia traktuje w dużej mierze o Lestarej de Moisier, która później wyszła za mąż za Lorda Buvel. Wszystko zaczyna się w Sali Odwagi w Demacji, gdzie Barret, czyli wspominany lord oraz nieziemskiej urody kobieta imieniem Lestara, udali się na audiencję do młodego względem koronacji króla Jarvana III. Jarvan zapytał, co kobietę sprowadza do jego sali tronowej na audiencję, na co przyszła matka adoptowanej Sony odrzekła, że klęska waszej miłości. Wszystkich wielce zdziwiło to stwierdzenie. Jaka klęska? Przecież Jarvan był królem dopiero 2 tygodnie i do tego przecież jak można w twarz rzucić królowi takie oskarżenie? Jarvan zapytał, o jaką klęskę w zasadzie chodzi, a kobieta oświadczyła, że nie zajął się jeszcze kwestią swoich poddanych. Jarvan zdziwił się, że przecież przyjmuje szlacheckie rody, rozpatrując ich sprawy czy orzekając ich przywileje, natomiast Lady de Moisier chodziło o ubogich i pozbawionych dachu nad głową. Kobieta wstawiła się za zwykłymi demacjaninami, często dobrymi i uczciwymi, aczkolwiek takimi, którzy żyją na bruku i kryją się przed deszczem po stodołach, rzadko jedzą, a gdy już im się uda coś zjeść, to większość strawy przeznaczają dla własnych dzieci. Wtedy Lord Barret podszedł do pięknej demacjanki, złapał ją za rękę i obiecał, że zrobi wszystko, by zapewnić dach nad głową każdemu obywatelowi, na co Jarvan patrzył z osłupieniem, gdyż wcześniej nie było to z nim ustalane, to po pierwsze. A po drugie, jednocześnie bardzo istotne, to nie była jakaś tania zagrywka celem po prostu przypodobania się kobiecie. Barret był człowiekiem niezwykle honorowym i słownym, czyli innym językiem mówiąc, nie łamał danego słowa. Zresztą podobnie jak później Jarvan III. I Barret nigdy nie rzucał słów na wiatr. Król zgodził się na taki obrót sprawy, podziękował również za zwrócenie uwagi na los najuboższych rodaków i również obiecał rozpoczęcie działań w tym kierunku. Co byście nie myśleli, nieco tutaj dopowiem, Jarvan III może nie od razu, ale po czasie stał się królem, którego wszyscy podziwiali, był władcą wyrozumiałym i mądrym, sprawiedliwym również, choć nie zawsze, można powiedzieć, że był to taki szablonowy, dobry władca. I to była taka retrospekcja, powrót do przeszłości, bo tak naprawdę w aktualnych wydarzeniach League of Legends Lord Buvel nie żyje. To oczywiście bardziej dociekliwi gracze byli w stanie wyczytać ze scenek za
zawartych w karciance Legends of Runeterra. Krótko opowiadając, książę Jarvan IV, dokładnie ten Jarvan z gry, został porwany, a najbardziej zaufany lord, czego również dziś się dowiedzieliśmy, dodatkowo prawa ręka króla, został wysłany, aby odbić młodego dziedzica tronu. Udało się oczywiście, książę dotarł bezpiecznie z powrotem, lecz nie było to dane niestety Barretowi i dużej ilości żołnierzy. Co jest dość ciekawe, Barret był kapelanem, który wraz z elitarnymi wojownikami Demacji, czytaj nieustraszoną gwardią, czy jak ja to lubię mówić po angielsku, bo moim zdaniem brzmi to lepiej, Dauntless Vanguardami, nie poradzili sobie z noksjańskimi magami bitewnymi niedaleko miejsca zwanego Bramą Płaczu. Zginął tam również wysoki marszałek demacjański, można by rzec najważniejsza obok króla osoba w Demacji, odpowiedzialna za militaria królestwa. Co interesujące, marszałek nazywał się Percival Bronze. Dokładnie, Bronze. Ciekawe, czy jest tutaj jakieś celowe nawiązanie. Po nim wielkim marszałkiem została Tiana Crownguard, aby aktualnie był nim nie kto inny jak demacjański kołowrotek Garen Crownguard. Niemniej po uroczystościach mających upamiętnić poprzedniego wysokiego marszałka, przyszedł czas na męża bohaterki opowiadania, która swoją drogą staje się kandydatką na jedną z najbardziej rozszerzonych lorowo postaci, które w grze nie występują, którymi nie możemy w League of Legends sterować. Dowiadujemy się, że czterokrotnie odrzuciła propozycję wyjścia za mąż za lorda Buvel. Sam mężczyzna wiedział, dlaczego tak jest, choć próbował dalej. Lestara za młodu przysięgła, że dołączy do zakonu oświeconych, do tego samego należy aktualnie chociażby Lux, a ci pomagają potrzebującym i najbiedniejszym, nie tylko dają koce i żywność, ale chociażby pomagają w poszukiwaniu pracy. Choć niektórzy z nich byli w stanie pogodzić obowiązki rodzinne z obowiązkami iluminatorów, bo tak nazywają się w angielskiej wersji, tak Lestara na przestrzeni lat widziała i zrozumiała, iż jest to bardzo trudne i aby w pełni oddać się sprawie, nie można wyjść za mąż. Przy piątej próbie kobieta starała się przekonać lorda, że powinien wreszcie znaleźć sobie inną kobietę, pomimo tego, że ona darzyła go uczuciem i on ją, to i tak Barret nie chciał o tym słyszeć. Powiedział do tego, że przez stulecia życia w dostatku jego ród zgromadził olbrzymi majątek, a na słowo demacjanki chciał przekazać wszystko na dowolne wskazane cele. Lestara zauważyła, że to nie są czyste pobudki, a tylko próba, aby kobieta na jego pytanie o zamąż pójście powiedziała tak, natomiast lord zauważył, że nic nie wspomniał o transakcji wiązanej, tak mu zależało na kobiecie i sam był też osobą dość oddaną Demacji w tą stronę bardziej dobroczynną, co było dość wyjątkowe, oczywiście wyjątkowe wśród najwyżej urodzonych osób w Demacji. W każdym razie bohaterka w tym momencie osłupiała, wiedząc, że nikt z oświeconych nie będzie w stanie zrobić tyle dobrego, jak również w tym momencie lord okazał się tak ogromnie dobroduszną osobą, że stwierdziła, że to jest moment, w którym powinna powiedzieć tak. Gdy przyszedł czas na pogrzeb kapelana, okazało się, iż jest ogrom osób, które chcą go pożegnać i podziękować mu za jego dobroczynne działania. Podobnie jak jego żona, bardzo pomagali potrzebującym, o czym wspominałem. Pod murami miasta Demacji pojawiło się wiele namiotów, według przekazu aż 1000, i kondukt pogrzebowy dwukrotnie zmieniał trasę, aby każdy mógł pożegnać ukochanego lorda. Oczywiście Lestara, Sona oraz Kahina brały w tym udział, a pogrzeb odbywał się w sali tronowej, która miała być otwarta przez tydzień, aby każdy z obywateli, każdy z mieszkańców Demacji, który tego chciał, mógł pożegnać się z Barretem, natomiast sama uroczystość głównego pogrzebu była raczej mała i przeznaczona dla tak zwanych wyższych sfer i rodziny. Zgodnie z prośbą, uroczystości były odprawiane przez kapłankę oświeconych, a po kolei później politycy czy wysoko urodzeni wygłaszali frazesy o wielkości zmarłego, co wielce denerwowało wdowę po nim oraz jego córki, bo niektórzy delikwenci mówili na przykład, że był wielkim wojownikiem oddanym Demacji. To nie tak, że był kapelanem i na przykład 30 lat nie brał udziału w żadnej bitwie. Co też było dość uderzające, bo wiele z tych osób widziała go codziennie, a jednocześnie prawie go nie znała. Największe bzdury natomiast wygadywał człowiek imieniem Eldred,
który był głową łowców magów. Dodatkowo był jeszcze mężem Tiany Crownguard, która jest ciotką Lux i Garena. Mówił on, że Lord za życia tępił wszelkie przejawy magii w Demacji. Znaczy może nie tępił, ale aprobował to i też pomagał. Wspominał, że zmarły lord udzielał się w sprawie magii i magów w królestwie, choć prawda była zupełnie inna. Podczas gdy Eldred przedstawiał go jako człowieka świadomego grozy magii w Demacji i poświęcał czas oraz wysiłek, aby wspierać ich zwalczanie, tak przecież adoptowali dziewczynkę przejawiającą umiejętności magiczne. Jedyną osobą, która sensownie opowiadała o lordzie, był oczywiście Jarvan III, ponieważ panowie byli długoletnimi przyjaciółmi i znali się od dzieciństwa, dokładnie od 6 roku życia, wtedy jeszcze księcia Jarvana. Król mówił, że nie byłby tak dobrym władcą, gdyby nie jego przyjaciel, który ukształtował również jego charakter, przyczynił się do tego, jakim władcą jest dzisiaj. Wspominał też, że Barret potrafił poruszyć i zmienić na lepsze każdą napotkaną osobę, czego on jest jednym z lepszych przykładów. Tutaj Sona, specjalnie opracowanym językiem migowym, przekazała matce, że wreszcie ktoś mówi sensownie o jej ojcu. Jarvan III poprzysiągł również zemstę. Przysięgał na miecze skrzydlatych obrończyń, czyli na wielki symbol Demacji, czyli oczywiście Cale i Morgane, że wymierzy sprawiedliwość tym, którzy są winni. Chociaż tutaj nie będę tego rozszerzał, bo nie chciałbym sobie psuć historii, no ale muszę o tym wspomnieć, bo jest to dość podobna nieścisłość, tak jak jest to w przypadku Yordli, gdzie ci stosują chociażby urok, aby wyglądać dla ludzi na małych ludzi, a od jakiegoś roku, czy może nawet trochę dłużej, są prezentowani, jakby każdy człowiek ich widział w takiej formie, w jakiej występują normalnie, czyli futrzastych stworków. Tak z tego co wiemy, zdecydowana większość Demacjan i takie publiczne informacje, które w Demacji się przekazuje i są dostępne, to takie, w których Winged Protectors, czyli Cale i Morgana, oczywiście są symbolem, mają pewnego rodzaju, może nie kult, ale taką renomę w Demacji, może to lepsze słowo, no po prostu są symbolem tego królestwa. To chodzi o to, że większość mieszkańców Demacji nie wie, że to były obrończynie. I wydaje mi się, że to niestety jest problem tłumaczenia z języka angielskiego na polski. Chyba że to kolejna rzecz, która gdzieś tam w kanonie zostaje wypierana przez coś innego. Ja tego bardzo nie lubię, dlatego bardzo bym chciał, żeby powstało kiedyś coś na zasadzie wychodzących raz na miesiąc, nawet raz na kwartał, lorowych patchnotów, że Riot zmienia to, to i to, i tyle, i to teraz jest kanonem, bo potem trzeba się po prostu domyślać i mamy dwie drogi, które często się wykluczają. No ale jak widać, tutaj wiadomo, że to były skrzydlate obrończynie. Król głosił dalej, że choćby miał poświęcić na to resztę życia, zrobi to i wymierzy sprawiedliwość. Później przemawiała wdowa i zdecydowała się przekazać wielką rezydencję w stolicy Demacji na rzecz ludu. Chciała zamienić w publiczną bibliotekę dostępną dla każdego. Również miały być dostępne dla każdego prywatne zbiory rodu Demacjanki. I wszyscy byli zszokowani tym faktem, lecz wiadomo było, że to całkiem szlachetny cel. Ale spora część szlachty, wiadomo, szlachta jest bardzo często popsuta przez bogactwo, którym dysponuje, nie była z tego za bardzo zadowolona. Nie wyobrażali sobie, jak zwykły ktoś z ulicy mógłby w ogóle mieć dostęp do prywatnych dzieł szlacheckiego rodu. Później Sona zagrała na swoim etfalu melodię, która wielce poruszyła wszystkich. Tutaj również dowiadujemy się więcej o przeszłości Sony, która była jednym z 9, tak aż 9 dzieci, czy bardziej 9 dzieci, które kiedyś z Ajonii uciekły do Demacji i znalazły się w rezydencji rodu Buvel. Dwójka z nich była schorowana, a jeszcze jedno dziecko było nieme. I dokładnie tak o Sonę tutaj chodzi. Biologiczna córka szlachty, czyli Kahina, pytała i zaczęła interesować się kulturą Ajonii, aby pomóc dzieciakom w aklimatyzacji, co było trudne, bo dzieci nawet nie znały języka demacjańskiego, no bo w zasadzie skąd miały go znać. I jak się domyślacie, jedno z tych dzieci było wyjątkowe i było to dziecko nieme. W odosobnieniu od wszystkich, jedna z dziewczynek grała piękną muzykę na swoim dziwnym instrumencie. Choć nie mówiła, małżeństwo czuło jakby sama melodia, powiedziała im wszystko o przyszłej córce. I przez 3 kolejne miesiące 8 z 9 dzieci odeszło z posiadłości,
Nie wiemy, czy śmiercią naturalną, bo dwójka z nich była chora, czy po prostu odeszli, bo tak o, znaleźli pracę, czy cokolwiek innego, czy nie wiem, wrócili do Ionii. Nie wiemy tego. Natomiast jedyną, która została, była Sona i para ją adoptowała. Wróćmy jednak do pogrzebu. Do Lestarej podeszła Queen, która kilka lat wcześniej uratowała lordowi Barrettowi życie, lecz niefortunnie przy tym był wypadek, przy którym ta straciła brata Caleba. Miało to miejsce 2 lata wcześniej względem omawianych wydarzeń. Lady Buvelle podziękowała jeszcze raz za to, Queen powiedziała, że przecież to nic wielkiego. Lady natomiast nie zgadzała się z tym i zapewniała, że jeżeli jest coś, co może zrobić dla Queen, to chciałaby to zrobić. Queen odrzekła, że bardzo chciałaby zostać rycerzem i czy szlachcianka mogłaby porozmawiać w jej imieniu z wysokim marszałkiem, czyli oczywiście Tianą Crownguard. Doszło oczywiście do tej rozmowy, ale Tiana jakoś tak niechętnie chciała rozmawiać. I sama treść tej rozmowy nawet nie była za ciekawa. Bardziej interesująca była natomiast rozmowa Lestarej z mężem Tiany, imieniem Eldred, którego nie cierpię z całego serca. Był to człowiek, który stoi na czele łowców magów. Demacji. Ten chciał dokonać pewnej cenzury przyszłej biblioteki i poszukać w księgach rodu wzmiankach o magii, zapewniając jednocześnie, iż każde najmniejsze fragmenty mogą być niebezpieczne dla czytelników, co za tym idzie dla samej demacji. Lady Buvelle oburzyła się na tą wiadomość. Wiedziała, że mężczyzna nienawidzi magów z całego serca. Uznała, że nie jest to konieczne, na co powiedział, że oczywiście, że jest to konieczne, gdyż król Jarvan III będzie mścił się na winnych śmierci lorda, czyli jej zmarłego męża. Lady odpowiedziała, no tak, będzie się mścił na Noxianach, na co Eldred odpowiedział, że nie, będzie się mścił na magach. Oczywiście Lestara była przerażona tym faktem. Lata wcześniej odkryła, że ich ukochana adoptowana córka, Sona, grając nie tylko gra, nie tylko wydobywa melodię, ale używa też magii. Bała się rozmowy swoją drogą o tym ze swoim mężem. Powiedziała, że jeżeli, jak się ta rozmowa w ogóle zaczynała, to powiedziała, że jeżeli coś stanie się którejś z córek, cokolwiek złego, to znienawidzi go i wyznała mu swoje wątpliwości. Na co lord zapytał, jak mogą chronić swoją córkę Sonę. Teraz już widzicie, dlaczego wcześniej głowa łowców magów na pogrzebie lorda mówiła od rzeczy. Później, gdy pogrzeb już się zakończył, kobieta z 2 córkami chciały same pożegnać głowę rodu. Kahina powiedziała, że chciałaby zostać rycerzem oświeconych, aby upamiętnić ojca. Co było dość problematyczne, gdyż ci nie mogą dziedziczyć ani być w związku małżeńskim, co mogło finalnie oznaczać koniec szlacheckiego rodu, wszak Sona była adoptowana i do tego pochodziła z Ionii, co prawnie mogłoby w Demacji napotkać na pewne przeszkody. Niedługo później do kobiety podszedł sam król Jarvan III, opowiadając tkliwą historię o tym, jak poznał jej zmarłego męża, że w młodym wieku jako książę wściekł się na chłopca stajennego, a młodziutki szlachcic Barret zahamował jego gniew. Lady Buvelle, widząc troskę i żal króla, chciała go przekonać, że jej mąż jest człowiekiem, który nie chciałby, aby ktokolwiek mścił się za jego śmierć. Król na nieszczęście był również bardzo słownym człowiekiem i podjął już decyzję, którą zapowiedział, co spowodowało jeszcze większą panikę wśród kobiet w rodzie Buvelle. Wszystkiego oczywiście była świadoma Sona, to nie była głupia i naiwna dziewczyna. Wiedziała, co stanie się z magami i z nią, gdy zacznie się takie szukanie winnych. Matka może nie być w stanie jej obronić, bo o ile pochodziła oczywiście ze szlacheckiego rodu, o tyle Lord Buvelle, jako najlepszy przyjaciel króla, miał o wiele większe szanse pomocy córce w przypadku, gdyby okazało się, że coś ma jej się stać ze względu na magię, której używa. Dlatego wzięła walizkę i zaczęła się pakować. Jej największym problemem była duża ilość ubrań pod występy i gry i mała ilość zwyczajnych ubrań demacjańskich, dzięki którym nie wyróżniałaby się idąc po prostu chodnikiem. Chciała również uciec celem ochrony matki przed potencjalnym gniewem władz i łowców magów. Jej matka dostrzegła to, widziała jak się zaczęła pakować i zapewniła ją, że pójdą razem. Sona broniła się, przekazując, że nawet nie wie dokąd zmierza. Lady Buvelle twierdziła ją, że to bez znaczenia i w przeciągu tygodnia obie opuszczą rodzinne włości. Sona była przerażona,
Przeczuwała, co niedługo będzie się działo w jej nowej demacjańskiej ojczyźnie. Płakała i myślała, że to niesprawiedliwe, że chce po prostu zostać. Chociaż czy jej dom będzie nadal domem bez jej ojca? Nadal była pogrążona w rozpaczy po nim i gdy nie wiedziała, co zrobić, siadła i grała na etwalu. Podobnie zrobiła teraz. Jego melodia wydobywała się przez okno i jej echo szło ulicami stolicy Demacji. Była to melodia pełna żalu i niepewności. W przeciągu tygodnia życie bohaterki miało się diametralnie zmienić. Najlepszy mężczyzna, jakiego znała, który oddał serce mniej majętnym, został zabity. Melodia wydobywająca się z instrumentu dziewczyny zawierała te właśnie emocje. Każdy, kto na ulicach stolicy Demacji ją usłyszał, zaczynał płakać. I to była tragiczna historia Sony, która świetnie pasuje do postaci, ukazuje problemy Królestwa Demacjańskiego oraz sporo rozwija fabułę dla niektórych zapomnianej już bohaterki imieniem Sona. Dla mnie coś takiego jest po prostu fantastyczne. Nadaje to świetny klimat i daje postaciom takim jak Sona ogrom fabularnej głębi. Riot, kochane Games, oby więcej takich zabiegów. Trzymajcie się, kochani widzowie, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Do następnego materiału. Cześć.